Ja jak odkryłem, że w ogóle flipy istnieją, da się na tym zarabiać, to byłem na tyle podniecony, że nie spałem 2 dni. Cała suma była w okolicach 37-40 tysięcy. Czyli tyle tak naprawdę, ile na etacie niemalże zarabiałem przez cały rok. Business Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witam Was w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Artur Rożek. Cześć. Artur już jest doświadczonym fliperem, bo zrobił już ponad 20 flipów i chciałbym, żeby Wam powiedział, bo jego dojście do tego momentu było dosyć nietypowe. Chciałem, żeby podzielił się z Wami Waszą historią, bo być może dla kogoś z Was będzie ona inspirująca. To powiedz mi, Artur, jak w ogóle to się zaczęło, bo dzisiaj już robisz to 2 lata, z tego co wiem, i zrobiłeś 20 flipów, no ale początki nie były chyba takie. Tak, ja zacząłem to w ten sposób, że pracowałem standardowo na etacie, po czym szukałem swojej własnej drogi, bo spadłem z deszczu pod rynnę, zmieniając etaty. No i niestety musiałem przejść na L4 i w związku z tym znalazłem Twoje filmiki na YouTubie. Wiele osób myśli, żeby zmienić pracę, żeby sobie ulepszyć, prawda? A Ty też chciałeś zmienić pracę, zarabiałeś nieźle. Tak, ja zarabiałem nieźle, natomiast jakby osiągnąłem sufit w swojej pracy i nie było możliwości rozwoju. Stąd jakby chęć po prostu dążenia do czegoś lepszego. Natomiast moja ambicja została szybko zgaszona, ponieważ po prostu trafiłem na pracodawcę, który nie do końca był uczciwy i z przyzwoitych zarobków spadłem 3-krotnie. No i też powstał pomysł, aby jednak zmienić pracę jakby zupełnie. No okej, bo zmieniłeś pracę na gorszą, tam posiedziałeś 3 miesiące, zobaczyłeś, że to, co Ci obiecali, to nie jest do końca to. Tak. I jak to było, że pomyślałeś sobie, że to nieruchomości? To znaczy, ja się od zawsze interesowałem nieruchomościami, natomiast no, nie wiedziałem, jak to ugryźć. No, wynajem to nie było to, co chciałem robić. Budowanie bądź kupowanie mieszkań, no, była poza moimi możliwościami finansowymi, bo myślałem, że da się takie rzeczy robić tylko mając spory kapitał na koncie. Co się okazało później oczywiście, podczas zdobytej wiedzy, że niekoniecznie ten kapitał jest potrzebny. Powiedzmy coś takiego, że Ty zmieniłeś pracę na gorszą, także zarabiałeś 3 razy mniej, a później się okazało, że Twoje oszczędności topniały i tak naprawdę no nie miałeś już za bardzo żadnych oszczędności, tak? Mieliście z żoną jakieś tam skórniaki. Tak, byliśmy w momencie, kiedy kończyliśmy budować dom, oczywiście na kredyt, i w związku z tym, no, jak to budowa pochłaniała wszystkie nasze oszczędności. No i to był właśnie ten moment, kiedy na koncie zostało ostatnie pieniądze. Było to kilka tysięcy złotych, tak naprawdę te pieniądze nie były moje. Były to oszczędności mojej żony na czarną godzinę. Tak jak wspominałem, budowaliśmy się, więc te pieniądze miały być przeznaczone na wyposażenie domu. Natomiast ja po Twoim YouTubie, po przeczytaniu Twojej książki Nowoczesny Inwestor, stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić. No i poszedłem jak ten pies skulony do żony i poprosiłem o pożyczenie tych pieniędzy. Ona na początku zareagowała w sposób, no ale jak, za co ty będziesz kupował mieszkania, przecież to w ogóle się tak nie da, my nie mamy pieniędzy, kredyt i w ogóle. Także no była jej reakcja, no w sumie taka, jakiej się spodziewałem, natomiast zaufała mi w pełni i powiedziała, żebym to robił. Jeżeli to czuję i chcesz się tym zajmować, to ona zainwestowała we mnie tak na początek. No i to było takie trochę też odważne, no bo tak naprawdę nie było żadnych dowodów na to, że to działa, tak? Przecież ten siwiec się mógł okazać jakimś oszustem, a Ty wydajesz na niego ostatnie pieniądze. Tak, natomiast ja powiem tak, ja jestem ostrożny w takich rzeczach i ludzie w internecie mogą się kreować na każdego tak naprawdę. Natomiast po
tak jak mówię, przeglądnięciu całego Twojego kanału na YouTubie i po przeczytaniu Twojej książki nie widziałem nic, co mogłoby mnie wprowadzić w takie zakłopotanie albo w sytuację, w której bym po prostu przestał Ci ufać. Poza tym stwierdziłem, że jeżeli nie teraz, no to kiedy? I to jest odpowiedni czas na zmianę po prostu. Business Rider. Skończyłem warsztaty, był to maj. Ja przez kilka miesięcy jakby nie wziąłem się od razu za flipy, z tego względu, że musiałem popracować nad sobą, ponieważ poprzednia praca dostarczyła mi sporo stresów, wręcz było to poziom depresji i stąd później był okres, który naprawiłem to, co miałem zrobić i zostały mi ostatnie 2 miesiące, które powiedziałem sobie: Artek, to jest ten czas i masz ostatnie 2 miesiące. Jeśli nie znajdziesz okazji i nie wykorzystasz wiedzy, którą zdobyłeś na warsztatach, no to tak naprawdę... Wracaj na etat od stycznia i wróć z podkulonym ogonem i oddaj pieniądze żonie, bo tak powinienem się zachować. Okej, okay, no i właśnie co zrobiłeś te 2 miesiące? No tak naprawdę wdrożyłem wszystkie strategie, które na warsztatach poznałem. Ja zupełnie wchodziłem w nieruchomości, nie mając ani doświadczenia żadnego, ani kapitału, ani ludzi, którzy pracowali. Pamiętam jeszcze taką zabawną sytuację, że jak pojechałem do znajomego, który gdzieś tam w nieruchomościach pracował i powiedziałem, że wybieram się na kurs, to on powiedział: o, teraz to fliperów to już jest na pęczki, daj sobie z tym spokój, nie ma okazji, to jest niemożliwe, sam to robię i jest ciężko, jest to praktycznie nie do zrobienia. No, ja się nie podłamałem tymi słowami, pomimo że chłopak pracuje kilkanaście lat w branży nieruchomościowej i w te 2 miesiące tak naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem, bo tak naprawdę nie miałem nic do stracenia i cały swój czas i energię poświęciłem na poszukiwanie mieszkań. I w tym okresie 2 miesięcy znalazłem 2 okazje, które później okazały się strzałem w dziesiątkę. Pierwsza okazja była kupiona za 5 tysięcy, natomiast druga była już z inwestorem. Okej, czyli pierwszą okazję, te 5 tysięcy to już były ostatnie twoje ze skóry? Tak, to już były moje pieniądze, to już, że tak powiem, już ostatnie z ostatnich. No i tak naprawdę za tą gotówkę zadatkowałem pierwsze mieszkanie. Żeby nie nasi widzowie wiedzieli, że ty nie kupiłeś mieszkania za 5 tysięcy, natomiast podpisałeś umowę przedstępną, czyli taką zarezerwowałeś mieszkanie, tak, zabezpieczając je tym zadatkiem 5 tysięcy złotych i już jakby właściciel się już nie mógł wycofać, tak? Czyli zakontaktowałeś cenę dobrą, tak, wynegocjowałeś cenę i przyklepałeś ją tymi 5 tysiącami, tak? Tak, przyklepałem tą umowę. Pomogło mi na tej nieruchomości to, że to było mieszkanie pospadkowe i ludzie tam nie mieszkali. Poprosiłem o klucze, ponieważ powiedziałem, że będę w tym czasie, gdzie oni załatwiają dokumenty, jeszcze są święta, będę to powolutku remontował, więc potrzebuję klucze. Oni się na to zgodzili i tak naprawdę miałem nieruchomość do pokazywania, nieruchomość zaklepaną, jej nie było nigdzie w internecie, także mogłem, pomimo dobrej właśnie swojej ceny okazyjnej, sprzedawać ją drożej bez remontu. Tak naprawdę wyniosłem z niej meble. Sprzedaż trwała 2 tygodnie samego mieszkania. Natomiast po drodze jeszcze były święta, więc po prostu się to przeciągło o święta i umowa jakby finalna miała już rozwiązanie w styczniu. Okej. Okay. No i ile zarobiłeś na tym pierwszym dealu? Na tym pierwszym dealu zarobiłem swoje te 5 tysięcy, odzyskałem plus 17, więc jak sobie policzyłem jakby roboczo godziny jakby poświęcone, no to było to kilka moich wypłat. Szkolenie mi się zwróciło, no i jednocześnie, tak jak wspomniałem, dogrywałem drugiego deala. Miałem znajomego, który ma mieszkania na wynajem, no i już miałem drugą okazję i on mi użyczył pieniądze i był moim inwestorem pasywnym. Moim pierwszym inwestorem. Zaufał mi na tyle, ja mu pokazałem kalkulator z tego flipa. To mieszkanie też posprzątaliśmy, bo to też były jego ostatnie pieniądze, natomiast już na remont nie było kasy.
I w związku z tym sprzedaliśmy to mieszkanie również po... Bez remontu, po 2-3 tygodniach. Tam było zysku blisko 40 tysięcy już na czysto. Do podziału. Do podziału, tak. Więc jakby sumarycznie te dwa deale znalazłem, można powiedzieć, w miesiąc czasu. Natomiast, tak jak mówię, trochę się to w czasie rozwlekło przez święta. Natomiast przez te dwa deale cała suma była w okolicach 37-40 tysięcy. Czyli tyle tak naprawdę, ile na etacie niemalże zarabiałem przez cały rok. Pokazuje, że tak naprawdę wszystkie modele finansowe, które ja pokazuję, one działają, tylko trzeba się odważyć, tak? Ty byłeś zdeterminowany, bo nie miałeś opcji. Miałeś z jednej strony, miałeś one way ticket, tak? Tak, ja postawiłem po prostu wszystko na jedną kartę, natomiast nie miałem nic do stracenia i po prostu nie ryzykując niczym, człowiek działa odważniej i ja tak zrobiłem, bo ponieważ ja to czułem, ja jak odkryłem, że w ogóle flipy istnieją, da się na tym zarabiać, to byłem na tyle podniecony, że nie spałem dwa dni, nie? Bo było to dla mnie coś, co jakby wpisuje się w moje kanony, które dobrze ogarniam. I to było coś, co po prostu wiedziałem, że ja to będę robił. Ja zawsze gdzieś tam czułem, że chcę pracować lepiej czy mądrzej niż na etacie. I to była taka właśnie furtka, która pokazała mi, że to jest to, w czym ja będę dobry. A ile masz teraz lat? Teraz mam 32. I okej, okay, a ile pracowałeś na etacie? 10 lat na etacie pracowałem. Okay. Wróciłbyś jeszcze raz na etat? Nie wróciłbym, bo nieruchomości dają niesamowite możliwości do życia. I to jest zupełnie inna bajka, tak? Okej, okay, a powiedz mi, przez ten pierwszy rok, ile udało ci się najwięcej zarobić na jednym? Na jednej transakcji, jaki deal był najlepszy z tych 9, które zrobiliśmy w tym roku? To znaczy tak naprawdę po 9 flipach cały czas te pieniądze odkładałem, bo zbierałem na nieruchomość, która miała nadejść. No i taką nieruchomością była moja 10. transakcja, że uzbierałem swoje 140 tysięcy przez niecały rok pracy. No i trafiła się naprawdę perełka, bo kupiłem mieszkanie w Krakowie, 47-metrowe, normalne, nie w żadnej suterenie, na drugim piętrze, okna PCV za 140 tysięcy, czyli z metra to wychodzi około 2970 bodajże z groszem. No jak na realia krakowskie, no to jest... Niektórzy powiedzą niemożliwe w komentarzach. Nie, niemożliwe. Oczywiście akty do wglądu, natomiast jak powiedziałem to mojemu pośrednikowi, to powiedział, że chyba o zero się pomyliłem, a mój znajomy powiedział, że za tyle to się w Krakowie kupuje garaże. Okej, okay, no i kupiłeś za 140 i ile? Za ile sprzedałeś i ile na tym zarobiłeś na czysto? To znaczy tak, celowałem w zysk 200 tysięcy, nie udało się niestety, natomiast finalnie zarobiłem 160 tysięcy, czyli więcej niż kupiłem nieruchomość. Okay, czyli zrobiłeś zysk wyższy niż cena zakupu? Tak. Okej, okay, no to ja znam takie sytuacje, znam takie przypadki, też miałem takie sytuacje, natomiast no to nie jest łatwe do zrobienia. Nie. A z jakiego powodu ci ludzie sprzedawali tak tanio tą nieruchomość? Po pierwsze nie mieszkali w tym mieście, bo mieszkali pod Krakowem i co najśmieszniejsze, ich skrzynka była cała zapchana, więc nie czytali poczty. Natomiast ja się wybrałem właśnie do tamtego miasta, bo myślałem, że kupię może tam nieruchomość, miasta, no bo... Znaczy, no takiej małej miejscowości Proszowice pod Krakowem. I myślałem, że może za te moje 140 tysięcy kupię tam własne pierwsze mieszkanie. No i po telefonie od pana usłyszałem, że ma do sprzedaży mieszkanie, natomiast ono nie jest właśnie w Proszowicach, tylko w Krakowie. I się mnie zapytał, czy też może być. I ja odpowiedziałem, no w sumie, w ostateczności, no w sumie też może być. No i podjechaliśmy na tą nieruchomość. Powód sprzedaży był taki, że po pierwsze nie mieszka w tym mieszkaniu, po drugie był trochę zadłużony w spółdzielni, a po trzecie miał kredyt we frankach. Wyprostowałem z nim kredyt właśnie we frankach, spłaciłem zadłużenie w spółdzielni, no i dzięki temu wyczyściliśmy całe papiery. Natomiast trwało to nie dłużej jak 3 tygodnie, także nie było z tym żadnego problemu. Business Rider. A kolejny taki najlepszy deal po tym? No później było kilka takich deali, może nie aż tak spektakularnych jak ten,
Natomiast później działałem jakby ze wspólnikiem, więc te deale gdzieś tam dzieliliśmy. Natomiast no, takie deale w okolicach 40, 50 tysięcy, 60 też się pojawiały. Okej, a był taki deal, na którym straciłeś, albo na którym zarobiłeś bardzo mało? Był jeden taki deal, na którym można powiedzieć, że straciłem. Natomiast to była kwota 5 tysięcy złotych. Zadatkowaliśmy mieszkanie na tydzień przed pandemią. I stwierdziliśmy, że wycofujemy się z tego deala, bo po prostu czasy były aż tak niepewne i marzec po prostu dostarczył tyle wrażeń, że stwierdziliśmy, może lepiej stracić po 5 tysięcy na głowę niż zaryzykować mocniej, no bo to było coś nie do przewidzenia. To też rozumiem, ale z drugiej strony, ile jakbyście kupili mieszkanie po tamtej cenie, to ile byście zarobili? Ciężko prognozować. No, prognozy z kalkulatora wychodziły w okolicach 30 do 40 tysięcy, ale stwierdziliśmy, że nie wiemy, co czeka nas za te 3-4 miesiące i odpuściliśmy po prostu. Czyli to nie wynikało z tego, że popełniliście jakiś błąd, tylko po prostu wystraszyliście się pandemii. Tak. I tyle, okej. No bo tutaj jakby ciężko jest, jak się robi to w zgodzie z schematem, dobrze się wycenia tę nieruchomość, dobrze się kupuje szczelnie, tak żeby wszystko sprawdzić, to ciężko jest naprawdę stracić na tym, tak? No, jeżeli ktoś posługuje się twoimi narzędziami typu kalkulator zysku z flipa, no to i wprowadzi poprawnie dane, no to ja nie widzę tutaj żadnego ryzyka, tym bardziej, że flip polega na szybkim remoncie i tak naprawdę zmiennych przez te 2, 3, 4 miesiące nie będzie na tyle, żeby ta nieruchomość straciła, żebyśmy na niej zyskali, jeżeli oczywiście dobrze kupujemy, bo to jest podstawą do kolejnych działań. A skąd zyskiwać inwestorów, tak naprawdę? Poza tym kolegą, który twoim pierwszym inwestorem, to jak pozyskałeś kolejnych? Jakby rozmawiałem wśród swoich znajomych, mówiłem, czym się zajmuję, no i poprzez takie działanie, czyli promowanie siebie i mówienia o tym, co dokładnie robię, mój znajomy polecił mnie z kolejnym inwestorem i po prostu zrobiliśmy wspólny, łączony deal, gdzie po prostu go poznałem i teraz tak naprawdę mam takich dwóch inwestorów, plus później jeszcze ze wspólnikiem działaliśmy, gdzie tego kapitału było na około 4-5 mieszkań. Jak byś polecał, żeby raczej robić to ze wspólnika, czy bardziej inwestora, czy swojej perspektywy? No, to jest chyba indywidualna sprawa, no bo jedni ludzie stwierdzą, że potrzebują jakby wsparcia w postaci wspólnika, no bo można to i skalować i nie wszyscy są dobrzy w każdym obszarze tego działania. Natomiast wiem, że ludzie też oczywiście robią to sami. Ja też sam robiłem, można powiedzieć, że sam, bo inwestorów miałem pasywnych, stąd jakby oni tylko wykładali na mieszkanie, stawiali się na akcie i później na akcie sprzedaży ja ogarniałem remont, no i całą otoczkę do sprzedaży i samą sprzedaż. Powiedz mi, co teraz twoja żona sądzi na ten temat? Jakby, ona jakby w pewnym sensie trochę nie wierzyła, ale z drugiej strony cię wspierała, tak? Dała ci te pieniądze i liczyła na to, że ci się uda. I jaki ona ma teraz stosunek do tego, do tych flipów? Czy teraz chciałaby z sobą robić razem, czy... To znaczy ona no, na początku nie wierzyła, no bo tak jak wspomniałem, kupowanie mieszkań bez własnych środków no, niektórym się wydaje po prostu czymś niemożliwym, natomiast na rynku jest bardzo dużo pieniędzy, z których po prostu można korzystać. No i w związku z tym tutaj te pieniądze nie są potrzebne. Ona musiała też zobaczyć tak naprawdę żywą gotówkę, którą ja zarabiałem, żeby uwierzyła, że to naprawdę działa, że ten inwestor jest osobą, która gra w jednym zespole i tak naprawdę razem dowozimy ten wynik. To powiedz mi, jak masz teraz, Artur, plany na przyszłość, tak? Jakby zrobiłeś te flipy, robisz cały czas, tak? I teraz co byś chciał na przyszły rok albo na kolejny? To znaczy, no wiadomo, no flipy są na, że tak powiedzmy, pierwszym planie, więc je cały czas robię. Chciałbym przekroczyć moją taką małą, magiczną barierę 10 flipów rocznie. Wiem, że to jest do zrobienia, natomiast muszę pewne elementy poprawić, co już powoli gdzieś tam wdrażam. Natomiast zapisałem się do ciebie na kurs deweloperski, stąd też pozysk wiedzy w tym temacie, ponieważ chciałbym też powoli, tak naprawdę jednocześnie, robiąc jedno i drugie,
no bo jakby się to nie wyklucza i stąd uważam, że można robić i to, i to. Okej, a chciałbyś budować domki, tak? Tak, domki. Tak, sam wybudowałem swój, więc po prostu gdzieś stąd się też wzięła może też pasja, może do nieruchomości i do bycia takim inwestorem. I co, było to trudne z perspektywy laika, bo ty wchodziłeś jeszcze przed szkoleniem w budowę domu, naprawdę uczyłeś się wszystkiego sam? Tak, ja to zrobiłem w sumie w bardzo młodym wieku z żoną i było to no, wyzwanie bardzo, my się poświęciliśmy bardzo temu zadaniu i było to, nie było to trudne, natomiast było to bardzo czasochłonne, żeby wszystkiego dopilnować, bo nie chcieliśmy wyjść z założenia, że pierwsze mieszkanie się buduje dla wroga, tylko jednak chcieliśmy to dla siebie zrobić i wybudować no taki, jaki chcemy. Wiadomo, że jakieś tam drobne błędy powstały, natomiast nie są one na tyle, żeby nam bardzo przeszkadzały. Business Rider. Artur, powiedz mi, jak rozmawiasz z ludźmi, przedstawiasz się nowym osobom, to mówisz, że czym się zajmujesz? No, jak się przedstawiasz? Że flipuję, tak? No muszę czasami im wytłumaczyć, że tak powiedzmy na polski, że to jest obrót nieruchomościami. Natomiast jakby tego nie ukrywam. Nie widzę w tym nic, co byłoby złego. No, to jest tak samo jak z handlem samochodami. No, ktoś kupuje taniej, pewnie zwozi, trochę podpicowywuje i sprzedaje dalej. No, to się niczym nie różni, tak? Z mieszkań do generalnego remontu robię mieszkania nowoczesne, funkcjonalne, które się podobają naszym klientom i to jest chyba najważniejsze. Okej, a posłyszałem na grupie, że miałeś tam jakieś pod jednym mieszkaniem sporo hejtu. Co to było za mieszkanie? Tak, to mieszkanie miało 19 metrów. Tak naprawdę pierwszy raz kupiłem taki apartament i nie za bardzo miałem go wycenić, bo nie wiedziałem, czy to z metra liczyć, czy za mieszkanie. No ciężko było tu jakąś sensowną cenę znaleźć, tym bardziej, że ono było kompletnie do generalnego remontu, nie miało kuchni, no łazienka była w opłakanym stanie, wszystko było do wymiany. No i stwierdziliśmy, że wystawimy je na ogłoszeniu do remontu. Jak się nie sprzeda po 2-3 tygodniach, no to będziemy je remontować. No i wystawiłem to na lokalnych grupach z prawdziwymi zdjęciami, jak mieszkanie wygląda. No i co? No i zaczęła się fala hejtu od ludzi, którzy niby wiedzą, na czym polega kupowanie, czyli zwykłych Kowalskich i kazali im je sprowadzić na ziemię, mówili, że ta cena w ogóle jest nieadekwatna do tego stanu, że 19 metrów to jest w ogóle nie mieszkanie, tylko piwnica. Niehumanitarne. Tak, niehumanitarne, więc było to zabawne. I co najlepsze, porobiłem sobie jakby screeny tych wszystkich komentarzy i wrzuciłem do nas na grupę, ponieważ mieszkanie sprzedałem w 1,5 tygodnia za gotówkę klientce, która z chęcią to kupiła. I tak jak mówię, mam do dziś pamiątkę ludzi właśnie takich, którzy komentowali to mieszkanie. W sumie im to chyba niewiele, że tak powiedzmy, dało komentowanie, a ja teraz mam niezły ubaw z tego, że ich wiedza po prostu jest czysto taka teoretyczna, tak, internetowa i oni się znają super. Ja na tym zarobiłem, poszedłem dalej, no i tyle. I teraz tak naprawdę niezły ubaw z tego jest. I to jest taki wniosek z tego, że no nie można słuchać ludzi, którzy piszą ci w internecie, bo oni tak naprawdę czasem guzik się znają, a tylko tak się wypowiadają, tylko się mądrzą, a totalnie nie mają pojęcia, na czym to polega. Także nie zawsze to, co jest w internecie napisane, jest prawdą. Ja się kiedyś posłuchałem tego, co jest napisane w internecie na temat branży nieruchomości, na temat pośrednictwa i wyczytałem, że to w ogóle nie warto wchodzić w ten biznes, że to już trzeba płacić za praktykę i w ogóle mało kto się utrzymuje w tym biznesie i tak dalej. I się poddałem, ale po roku znowu wróciłem do tego, bo mogłem wybrać sobie na studiach kierunek zarządzanie obsługa rynku nieruchomości i właśnie po przeczytaniu na forach jakichś głupich, nieprawdziwych informacji, tak, wybrałem informatykę w ekonomii tak naprawdę, a to by przybliżyło mnie na pewno do tych nieruchomości o wiele bardziej.
Tak, no zawsze znajdą się ludzie, którzy znają się lepiej na tym, co robimy i pomimo właśnie żadnej praktyki ani wiedzy, za ile coś się sprzedaje, no chętnie lubią komentować. Nie wiem, co to ma co prawda na celu, natomiast tak jak mówię, sprzedane, odcięte kupony, a mi pozostaje tylko fan z ich komentarzy, bo dalej czasami do nich wracam. Mamy teraz jeszcze chwilę czasu, więc może pojedziemy na jedno z swoich mieszkań. Dobra? Zapraszam. Zobaczymy. On jest w trakcie remontu, także pokażemy Wam, jak wygląda to mieszkanie. I zobaczycie je sami, także zapraszamy na górę. To jest to cacko. Tak, to jest to cacko, to jest kuchnia, salon, ściana telewizyjna, łazienka i sypialnia. Jesteśmy na mieszkaniu u Artura. Mieszkanie jest w trakcie remontu, bo kupili już go klienci i sobie postanowili coś tam zmienić, prawda? Tak, mieszkanie sprzedało się na etapie remontu. Pokazałem poprzednią realizację, bo już mieliśmy ją w sprzedaży. Tu był generalne rozłożenie mieszkania na czynniki pierwsze, natomiast klienci zobaczyli na tamtej realizacji, co wykonujemy, czym się zajmujemy i jaką oddajemy jakość naszych usług. Tak, bo pierwsze co ja zauważyłem, to mój Artur. Już mówiłem Ci, nie stawiaj się sprzętu. Artur mówi chwileczkę, że to są sprzęty nowych właścicieli. Tak jest, dokładnie. Oni chcieli wejść po prostu na mieszkanie gotowe, to jest starsi ludzie, także chcieli mieć zamontowane wszystko, zrobione od A do Z, także dostarczyli sprzęty i chłopaki to zamontowali i im podepną. Układ był zupełnie inny, musieliśmy zmienić tu układ funkcjonalny z tego względu, że była kuchnia przechodnia i pokój przechodni, więc musieliśmy wyprostować ten układ. Wyburzyliśmy tak naprawdę większość ścian, które tu były i dzięki temu zyskaliśmy otwartą przestrzeń i jakby wszystko, co jest potrzebne na mieszkaniu, ma swój konkretny kąt. Bo był pokój przejściowy przez kuchnię, salon był taki średni, kuchnia była taka średnia, a tak teraz jest całkiem spory salon. Spory, no jak tak małe mieszkanie, jest spora część dzienna, plus normalna sypialnia i łazienka. Tak, oprócz tego pokoje były bardzo ciemne, a dzięki właśnie otwarciu ścian zrobiło nam się bardzo, bardzo widno, jasno. No i dzięki temu klienci zaakceptowali, że ten układ jest to, co im potrzebne do życia. Zamontowaliśmy pompkę, instalacja idzie sufitem i biegnie do głównego pionu. Także tu zastosowanie pompki miało na celu włożenie kuchni i stworzenie aneksu. Cała kuchnia była zlokalizowana w obecnej sypialni, no i nie dało się przytulić kuchni do łazienki, gdyż nie było takiej możliwości i użyliśmy tu patentu w postaci pompki. Dzięki temu też ten salon z aneksem jest właśnie spory jak na ten metraż. Okej, jak kupiłeś mieszkanie? Skąd je znalazłeś? Pierwszy raz kupiłem mieszkanie w internecie, co prawda nie było na oficjalnym portalu sprzedażowym, natomiast na grupie facebookowej na innym, że tak powiedzmy, poście pani powiedziała, że ma mieszkanie do sprzedania. Ja się do niej odezwałem w wiadomości prywatnej. Byłem pierwszy, ponegocjowaliśmy i zadatkowałem to mieszkanie, nim tak naprawdę mieszkanie ujrzało światło dzienne. Powiedz mi, ile zapłaciłeś za to mieszkanie? Ile ono kosztowało? Mieszkanie kosztowało 260 tysięcy. I za ile sprzedałeś? Za 360. Okej, czyli 100 bicia, w tym jest jakby remont. Tak jest, podatki. Około 50 tysięcy zysku. Jest to zadowalający wynik. Tak naprawdę osiągnęliśmy maksimum na tym mieszkaniu, co się dało wyciągnąć. To mieszkanie ma kilka minusów typu brak balkonu, natomiast akurat w tym przypadku nie było to kluczowym dla kupujących. O, tu będziemy robić silikon, oni nie chcieli wanny, klienci zdecydowali się na prysznic, bo nie chcą wchodzić przez wannę, zdecydowali się na taką kabinę i dzięki temu dla starszych osób będzie to wygodniejsze. Okej, a kiedy kupiłeś mieszkanie? 2 miesiące temu, ono chwilę czekało na remont, bo kończyliśmy remont innego mieszkania i czekało na ekipę, jak przejdzie z tamtego mieszkania. Mamy tydzień 2021 roku, to znaczy, że jak długo ono było na rynku, żeby się sprzedało? No ono de facto nawet nie za bardzo było na rynku, bo wystawialiśmy je na wizualizacjach,
I tak naprawdę po 2 tygodniach klienci się zgłosili, zobaczyli mieszkanie inne, ukończone i zdecydowali się na zakup, umowę przedwstępną, zadatek i zablokowali sobie to mieszkanie i de facto robimy teraz pod nich kilka rzeczy, które oni sobie tutaj chcieli zmienić. Artur, dzięki w takim razie, że zgodziłeś się podzielić naszym widzom, jak wyglądała Twoja historia, bo ona jest dosyć ciekawa. Nie każdy ma na tyle jaj, żeby pożyczyć pieniądze od żony, więc ja byłem wtedy trzymany jeszcze bardziej i rzucić wszystko na jedną kartę, więc jeśli byście mnie pytali, czy warto, tak, warto, natomiast nie każdemu bym radził na tyle ryzykować, bym wolał, żeby to Artur zrobił z większym buforem, natomiast no, jemu się świetnie poszło i gratulacje, także dzięki wielkie. Ja również. Byłeś razem z nami. Dzięki, na razie, hej.